Książę został wezwany do przeprosin przez polityka z małej miejscowości pod groźbą złożenia sprawy do sądu. Gazeta Wyborcza zaatakowała Stanowskiego olbrzymim artykułem, kreując go na obrzydliwego rasistę, a Janusz, zwalniający swoją graficzkę przez Skype'a, podbył internet i został zmemowany przez Mateusza Morawieckiego. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw, ja nazywam się Tomek z Tajlandii i będę twoim przewodnikiem. Dzień dobry, hello my friend, tuk-tuk, very cheap, temple is closed today, but don't worry. Ostatnio ktoś mi podrzucił Bangkok Bullshit Bingo, które idealnie podsumowuje wszystkie moje dotychczasowe przygody w Tajlandii, na czele z wciśnięciem mi fejkowego garnituru na miarę. Jak ktoś jeszcze o tym szalonym wydarzeniu nie słyszał, dzięki, to opowiadają nas z życia już niedługo. Zimny, ale tymczasem musimy sobie porozmawiać o tym, co dzieje się w internecie, bo dzieje się sporo. Jednak zanim zaczniemy, to muszę przekazać dobrą wiadomość dla wszystkich entuzjastów zakupów online. Czyli na przykład dla mnie, bo ogólnie wolę zamawiać rzeczy przez internet. Dobra wiadomość jest taka, że AliExpress właśnie świętuje swoje urodziny. I w związku ale z tym na kanale świętuje item także serwis LetiShop, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Z tej okazji, jeżeli klikniecie mój link w opisie, otrzymacie aż 5-krotnie większy cashback w portalu AliExpress. To oznacza, że może zostać wam zwrócony aż do 25% wydanych pieniędzy. Pamiętajcie jednak, że pula gorących cashbacków jest ograniczona w myśl zasady kto pierwszy, ten lepszy. LetiShop na pewno już kojarzycie, jeżeli jesteście stałymi widzami kanału, ale w dużym skrócie, jest to wtyczka, która podczas zakupów online poinformuje was o dostępnym w danym sklepie cashbacku, dzięki któremu część wydanych przez was pieniędzy wróci do was na konto. LetiShop działa w naprawdę wielu sklepach internetowych, Michaela, założy się, DeSanty, że korzystacie na co dzień, jak na przykład to Allegro, jest Amazon, DeSanta, Media Expert czy Empik. Także no, nie ma żadnego powodu, żeby z tego nie skorzystać. Zobaczcie, jak to wygląda w samej aplikacji. Wchodzę sobie tutaj, klikam na AliExpress i jak widzicie, możemy aktywować 5 razy większy cashback. I jak sobie pododaję trochę fajnych rzeczy do koszyka i pomyślę o tym, że 25% z kwoty, którą wydam na te rzeczy, miałoby do mnie wrócić, to wygląda to całkiem potężnie. Jak widzicie, w sensie czyjaś postać się tak nazywa? LetiShops jest bardzo proste w użyciu, a przede wszystkim jest to świetny sposób na zaoszczędzenie sobie nerwów, czasu i pieniędzy. Pamiętajcie, żeby zarejestrować się, korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie, aby otrzymać zwiększony cashback. Dziękuję LetiShops za bycie partnerem dzisiejszego odcinka, a my tymczasem już naprawdę zaczynajmy. Fajnie. A zacznijmy sobie od kolejnego update'u w sprawie pato kanału Papa Smurfik, bo moi drodzy, wygląda na to, że mamy sukces. W poprzednim odcinku informowałem was o tym, że kanał pato streamera został usunięty z YouTube'a, a następnie przez YouTube'a z powrotem na platformę przywrócony. Dzięki waszemu zaangażowaniu i kolejnym zgłoszeniom kanał ponownie udało się usunąć. Tym razem wygląda na to, że permanentnie, ponieważ Papa Smurfik w desperacji zdecydował się otworzyć zupełnie nowy kanał. No i teoretycznie nie powinienem się z tego cieszyć, bo jak to przecież facet dalej prowadzi działalność. Ale z tego, że on uruchomił ten boczny kanał, który nazywa się Papa Smurfik Extras, wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten główny najprawdopodobniej został już naprawdę permanentnie zbanowany. A po drugie, jeżeli dobrze pamiętam case takiego youtubera, jakim był Denis Rozynia, to on został przez YouTube'a permanentnie skasowany z platformy bez możliwości powrotu. Przypomnijmy sobie oficjalnie za co. Ano za próbę omijania banicji od YouTube'a poprzez publikowanie filmów na innym kanale. I moim zdaniem pato streamer Rafał Eś, wykorzystujący bezdomnych na swoim kanale Papa Smurfik Extras, robi dokładnie to samo. W związku z czym oczywiście zamierzam skontaktować się z YouTube'em w tej sprawie i poinformować ich o tego rodzaju działalności. A was również gorąco zachęcam do tego, żeby zgłaszać filmy tego faceta, ponieważ dotychczasowe sukcesy pokazują, że tego rodzaju walka z pato treściami na YouTubie po prostu ma sens, bo platforma rzeczywiście reaguje. Nie udałoby się to oczywiście bez waszej pomocy, także mi pozostaje pięknie podziękować za zaangażowanie i jeżeli coś jeszcze w tej sprawie się wydarzy, to oczywiście będę was update'ował. Ciszka, bo dzięki za prawie 8 miesięcy. Że wolałby, żeby chińskiej aplikacji TikTok nie było w przestrzeni publicznej u Amerykanów. Temat potencjalnego zbanowania TikToka w USA przewija się w przestrzeni publicznej od czasu do czasu i zdaje się wracać jak bumerang. Tym razem natomiast wszystko wskazuje na to, że amerykańscy kongresmeni są zdeterminowani bardziej niż kiedykolwiek, żeby doprowadzić do zablokowania TikToka w Stanach. Oczywiście główne kontrowersje dotyczące TikToka wynikają z tego, że aplikacja pochodzi z Chin i ma rzekomo szpiegować obywateli Stanów Zjednoczonych. TikTok miał do tego stopnia inwigilować użytkowników, by nawet podsłuchiwać ich rozmowy i na przykład w związku z tym każdy polityk w USA ma zablokowaną możliwość zainstalowania TikToka na swoim telefonie. Służby takie jak FBI wielokrotnie ostrzegały obywateli Stanów przed instalowaniem TikToka, twierdząc wręcz, że ta aplikacja jest zagrożeniem narodowym. Nie tylko ze względu na przechwytywanie danych dotyczących użytkowników, ale również ogromne możliwości dezinformacji amerykańskiego społeczeństwa lub nawet wpływania na wyniki wyborów. Jakiś czas temu przez kongresmenów przesłuchiwany był nawet prezes TikToka, natomiast najbardziej viralowe fragmenty z tego przesłuchania nie zbudowały zbyt dobrego PR-u dla amerykańskiego rządu, który wielu użytkownikom wydawał się być wręcz zafiksowany na punkcie szukania powiązań z komunistyczną partią Chin. Of what nation are you a citizen? Singapore.
Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean. Let me ask you something. Niezależnie od tego, jak poszło procesowanie, projekt o nazwie Ban or Sell zyskał poparcie 352 osób w Izbie Reprezentantów względem zaledwie 65 głosów sprzeciwu, co oznacza, że przyjęta została ustawa. Co myślicie, żeby się stało, jakby zbanowali TikToka w Polsce? Ja myślę, że trochę byśmy popłakali, a w rezultacie po prostu wrzucalibyśmy to samo na Instagrama, na ten Reelsy. Albo na YouTube Shortsy. W sensie, że powstała już realna alternatywa do tego typu treści. Jeżeli chcesz je konsumować, to możesz je konsumować na innych platformach. No. Nic takiego. A to na pewno znacie jego bardzo rozpoznawalne powiedzonko, które spopularyzował, mianowicie Muala. Muala jest oczywiście zwrotem wypowiadanym w momencie, kiedy youtuber odkryje wyjątkowo pyszne jedzenie w jakiejś restauracji. Muala. 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 Jest to oczywiście swego rodzaju znak jakości. Książulo nakleja nawet wlepki z napisem Muala na restauracje, które jego zdaniem są warte sprawdzenia. I potem jak jeden z lokali z kebabem zdecydował się bezprawnie użyć tego hasła do tego, żeby reklamować swoją działalność, Książulo swój charakterystyczny znak Muala zdecydował się zastrzec. I jak się okazało, podczas procesu rejestracji znaku towarowego natrafił na pewne problemy. Między innymi dowiedział się o tym, iż w lutym tego roku ktoś zdecydował się zarejestrować znak towarowy Muala Kebab. Okazało się, że za rejestracją tego znaku towarowego stoi Damian Wielgus, który to jest kandydatem na burmistrza miasta i gminy Stopnica. YouTuberowi oczywiście się to nie spodobało i zdecydował się nagrać Insta Stories w temacie. Panie Damianie, ja widziałem, że pan w poście, który ma zachęcać do głosowania na pana, mówi, że w życiu kieruje się uczciwością, a tu takie wychodzą kwiatki, no nie wiem. No nie ma sensu robić takich rzeczy. Influencer oczywiście złożył protest, poinformował, że kosztowało go to 4000 zł, no i zwrócił uwagę na to, że pan burmistrz, reklamując się jako osoba, która kieruje się uczciwością, pracowitością czy otwartością, nie powinien robić tego typu akcji i podkradać komuś nieswoje hasła. I pan kandydat na burmistrza zdecydował się wystosować bardzo ostrą odpowiedź. Szanowny panie, rozumiem, że... Genialne. Idę zastrzec znak towarowy Kasix. Nie wiem, czy ja nie składałam o to kiedyś wniosku. Jakiś wniosek o znak towarowy składałam, tylko nie pamiętam jakie i o co. Ale już przechodziłam przez ten proces. Tylko nie pamiętam... Raczej nie było Kasix. Witaj mnie, to on jeszcze trwa, ten... Nie, witaj mnie, to nie, ja się tym zajmuję już. Nie, to było coś innego, to dawno to robiłam. Kurwa, ale nie pamiętam. W okresie wyborczym wszelkie próby oczernienia kandydatów mają na celu zmniejszenie ich elektoratu. Nawiązując do pana wypowiedzi, wskazuje na artykuł 111 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym w trybie nieprocesowym w ciągu 24 godzin sąd może wydać postanowienie o wypłaceniu przez pana kwoty do 100 tysięcy złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz publiczne przeprosiny za rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych. Odnosząc się do zastrzegania rejestracji nazwy i znaku towarowego słowno-graficznego, jak pan słusznie zauważył, dopiero jest pan zainteresowany zarejestrowaniem. Poza tym jest różnica między Muala a Muala Kebab. Równie dobrze, za jakiś czas ktoś może zarejestrować sobie nazwę Muala Kebab, najlepszy na świecie, i ma do tego pełne prawo. Zważywszy na powyższe, wzywam pana do sprostowania sytuacji, być może wynikającej z pana niewiedzy, i do dobrowolnych publicznych przeprosin w terminie do 17 marca 2024 roku pod rygorem złożenia wniosku do Sądu Okręgowego o wydanie orzeczenia. Kiedy to nagrywam, w Polsce mamy 17 marca godzinę 8 rano, więc Książulo ma jeszcze 16 godzin, żeby wrzucić szalone przeprosiny. Jeżeli tak zrobi, to na pewno dogram wam update, ale nie spodziewam się, żeby to się wydarzyło. Bo argumentacja stosowana przez polityka zdaje się być klasycznym udawaniem głupiego i na takiej samej zasadzie autor bazarowych podróbek Balenciaga mógłby mówić, że no Balenciaga to przecież coś innego niż Balenciaga i on ma sobie prawo robić takie podróbki, prawda, je sprzedawać, dlaczego jakaś firma miałaby mieć do niego pretensje. Hej, dzień dobry, słuchajcie, szybki update w sprawie Książula, ponieważ pojawiło się od niego dwuminutowe oświadczenie na Insta Stories, w którym poinformował on, że przed tym prawniczo napisanym oświadczeniem, gdzie pan polityk wzywa go do przeprosin i grozi tym, że Książula będzie musiał zapłacić 100 tysięcy złotych, jeżeli się ładnie nie posłucha, to dostał jeszcze jednego maila w nieco innym tonie. Jeżeli wierzyć wersji wydarzeń, którą przedstawił Książulo, to zanim polityk przeszedł do ofensywy, najpierw wysłał takiego
bardzo miłego, spokojnego maila, w którym tłumaczył, że to taka firma mu doradziła, on nie wiedział, no i był takim zwykłym, szarym człowiekiem i nie ma takich zasięgów jak Książulo, no i jakoś tam by się chciał dogadać. No ale minęło parę godzin i narrację zmienił. Dosyć to dziwne, natomiast też ważna jest postawa youtubera w tym wszystkim, ponieważ on twierdzi, że nic sobie do zarzucenia nie ma i przepraszać nie zamierza. Nie mam zamiaru tego komentować chyba już bardziej. Do dzisiaj mam czas na przeprosiny, nie mam zamiaru przepraszać, bo nie mam za co. No i mnie ta postawa nie dziwi, jest dosyć rozsądna, biorąc pod uwagę, że to nie on ma sobie coś w tej sytuacji do zarzucenia. A pan polityk musi się przygotować na niezłe wizerunkowe wciry. Myślę, że pan Wielgus nie do końca zdaje sobie sprawę, z jak ogromnym community aktualnie zadziera, bo Książulo jest na mocnej fali wznoszącej, a jego społeczność nieraz pokazywała ogromne zaangażowanie w sprawy, które twórcy dotyczą. W związku z tym myślę, że tego typu podejście do sytuacji, które przez wielu komentujących odbierane jest jako wyraz cwaniactwa, może przysporzyć mu w niedalekim czasie naprawdę sporych problemów. A nie tylko problemów, ale też rozgłosu, no tylko czy, znaczy pozytywnego raczej nie, aczkolwiek... No ciężko, ciężko. Po prostu. No bo to takie... 13-latkowie mu zaszkodzą, no właśnie... Elektorat jego raczej o tym nie usłyszy? Może część jego elektoratu? No nie wiem, nie wiem. Sporych problemów przysporzył sobie także prezes firmy Giftpol, zwalniając graficzkę przez Skype'a, ponieważ ta zrobiła zbyt mało wizualizacji. Sprawa Janusza Biznesu obiegła cały internet w przeciągu zaledwie kilku godzin. Ale może zacznijmy od początku. Jedna z użytkowniczek Twittera poinformowała, iż po 2 dniach pracy została zwolniona przez swojego szefa Co, za pośrednictwem proszę? Komunikatora Skype. I to jak została zwolniona? Co proszę? Napisał wielki szef na wieść, że zatrudniona przez niego graficzka zrobiła tylko 9 wizualizacji, a powinna zrobić 15. W końcu to jest już Kuko, jej dzięki drugi za 6 pracy. Kuriozalnych screenów z procesu zwalniania tej pani z pracy zaledwie drugiego dnia po dołączeniu do nowej firmy jest oczywiście więcej, a każdy kolejny jest jeszcze bardziej absurdalny. Dziewczyna od początku informowała, że pracuje w innym programie graficznym niż Corel, natomiast pomimo tego w ciągu 2 dni ogarnęła Corela na tyle, że była w stanie zrobić 2/3 tej pracy, którą w danej firmie robi grafik zatrudniony naprawdę od bardzo dawna. Niezadowolony pracodawca poinformował natomiast, że on nie będzie płacił za jej naukę. Ręce opadają. Poprosił ją, żeby zostawiła dane w księgowości, bo chętnie zapłaci jej za 1 dzień pracy, po czym napisał do widzenia. A to wszystko na ogólnym czacie przy wszystkich pracownikach. No i ktoś mi powiedział, dobra, zwykły screen z tego, że jakiś facet zachował się jak burak, ale nie w polskim internecie, ponieważ na ten moment zrzut ekranu ze zwolnienia pani Niny wygenerował ponad 6 milionów wyświetleń, a sprawa stała się głośna na całą Polskę. I uwaga, internauci błyskawicznie namierzyli tego faceta oraz firmę, o którą chodzi. Okazało się, że jest to firma Giftpol, a sam prezes to pan Dariusz, który zdaniem wielu wygląda jak typowy Janusz, który na dodatek na profil swojej firmy stawia prywatne zdjęcia, na których chilluje sobie na wakacjach czy pija. Internauci oburzeni januszowym zachowaniem biznesmena zaspamowali oceny jego firmy jednogwiazdkowymi opiniami, a on sam zaczął wydawać oświadczenie po oświadczeniu. Najpierw wydał bardzo krótki statement, pisząc, że nieważne co mówią, ważne żeby mówili, próbując pokazać dystans i że sytuacją się zupełnie nie przejmuje. Jednak chyba widząc jak szybko ta sprawa eskaluje, zdecydował się to oświadczenie usunąć i wstawić nowe, o wiele dłuższe. W nim zaznaczył, że post autorki sprowadził na jego firmę całą masę hejtu, a sytuacja została przez nią zmanipulowana. Kobieta miała nie pracować samodzielnie i podczas szkolenia prosiła ciągle o pomoc innych grafików, a ci przecież nie mają czasu na edukowanie pracowników, ponieważ szukali osoby z doświadczeniem. Gdzieś między słowami natomiast przyznał się do tego, że zwolnienie nie powinno mieć miejsca na Skype i zaprosił panią Ninę po odbiór wynagrodzenia. Oświadczenie to natomiast w żaden sposób nie uspokoiło nastrojów społecznych, no i pan Dariusz prowadzący firmę stwierdził, że skoro oświadczenia nic nie dały, to może spróbujemy nieco inaczej. I spróbował tę aferę zmonetyzować. Jego szalony zespół graficzny przygotował takie oto niesamowite koszulki, które w kolejnym wydanym oświadczeniu zostały zaoferowane użytkownikom do sprzedaży. Nie. Nie. Dodatkowym wabikiem będącym szczytem marketingowego geniuszu była oferta darmowej wysyłki co setnej koszulki. Niedługo później twierdząc, że koszulki wszystkie już się rozeszły, a oni ruszają z kolejną wyprzedażą i odpalają serię koszulek No Hate, dodając informacje dla wszystkich firm reklamowych w Polsce. Jeśli zatrudnicie graficzkę Ninę, macie gwarantowany hejt, nie możecie jej zwolnić. Tym tematem zajmują się już... Ja pierdolę.
Media, nawet parlamentarzyści, my sugerujemy zainteresować się hejtem. Życzymy wszystkich pozytywnej energii, a nie nienawiści. No i tak to się tapla w tym bagienku, które sam sobie zgotował pan szef firmy Giftpol, który ma dosyć odklejone podejście do zarządzania pracownikami w swojej firmie. Niesamowity dla mnie jest ogólnopolski zasięg całej sprawy, który naprawdę mocno zmobilizował ludzi do krytyki tego typu praktyk. Oczywiście po całej sieci latają również setki memów z tym zjawiskiem, a co najśmieszniejsze w tym wszystkim, to sytuacja została wykorzystana nawet przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego po to, żeby dowalić Donaldowi Tuskowi. Panie premierze, tak nie można, pisze Mati Morawiecki, zamieszczając przerobiony screen z konwersacji ze skype'owego komunikatora z Januszem Biznesu. A całość w nawiązaniu do zeznań Jarosława Kaczyńskiego przed komisją. Post wygenerował 1,5 miliona wyświetleń i mnóstwo komentarzy w stylu: jak Pinokia nie lubię, tak to mu wyszło. Temat jest bardzo ciekawy i fajnie widzieć tak duże zaangażowanie internautów w sprawie ochrony praw pracownika i jak sensownie i krytycznie podeszli ludzie do ewidentnie mega słabego podejścia pracodawcy. Wow, dzień dobry, cześć, witam z kolejnym update'em. Tym razem do sprawy pana Janusza Dariusza, bo słuchajcie, sprawa, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Najpierw w social mediach dostaliśmy od niego kolejne oświadczenie, bardzo groźne i bardzo prawnie brzmiące, w którym informuje on, że zamierza wyciągnąć konsekwencje prawne od graficzki. Jest no ono napisane dosyć konkretnie, no i tutaj widać, że żarty się skończyły. A pani Nina Hinz będzie musiała odpowiedzieć za to, że wrzuciła takie rzeczy i sprowadziła na firmę hejt. Natomiast Wydaje się, że nie ma tutaj żadnych podstaw, żeby jakieś większe konsekwencje od niej wyciągnąć, ale stwierdziłem, że się upewnię, więc kontaktowałem się z dobrą znajomą prawniczką i o to, co mi powiedziała, jak ją zapytałem, czy pracodawca rzeczywiście może jakieś konsekwencje wyciągnąć. Polskie prawo nie zawiera... Dobra, ta sama kancelaria, już myślałam, że z panem Piotrem się już rozeszli. Definicji legalnej dóbr osobistych. Zawiera jedynie ta sama kancelaria, jest to takich dóbr, które tej samej kancelarii na szczęście. Takimi dobrami są na przykład wizerunek, zdrowie, wolność, dobre imię, renoma firmy. Potencjalne naruszenie takiego dobrego imienia, renomy firmy polega na rozpowszechnieniu, upublicznieniu negatywnych ocen, informacji o takiej firmie, które, to co najważniejsze, są niezgodne z prawdą. W naszej sytuacji natomiast z informacji, które mamy, wynika, iż te dane były prawdziwe. W związku z tym nie mamy tutaj podstawowego elementu, który jest potrzebny, aby stwierdzić, iż doszło do naruszenia dobrego imienia firmy. Moim zdaniem pracodawca ma nikłe szanse na skuteczne działania wobec byłego już współpracownika czy pracownika. Nawet widzicie. A ja mam też dla was update prawny. Zapłaciłam opłaty sądowe, mam już numer sprawy i coś się zaczyna dziać. No. Fake Natalia, dzięki za czwarty miesiąc. Witam, witam. Jakiej sprawy? Aha, o co chodzi? Ale z kim? Aha. Czy za każdym razem, jak będę dawać update, muszę wam wytłumaczyć komuś, o co chodzi? Tak, no z bupem. Chodzi o te zdjęcia, które udostępniali, moje przerobione zdjęcia, które udostępniali na swoich artykułach i na swoich portalach. I ich pozywam. Mam nadzieję, że się zamkną. W sensie, że firmę zamkną. Prywatne oskarżenia czy pozew cywilny? Trudne się wylosowało, nie wiem. Zanim zaczniesz dawać update'y, to się dowiedz, czy możesz publicznie o tym gadać, jak już masz sprawę. Aha, okej. Okay. Jak to wygląda? No i wydaje mi się, że pan Dariusz z firmy Giftpol dostał podobną opinię od swoich prawników, bo wstawił ostatnie na ten moment oświadczenie, już nieco bardziej kładąc uszy po sobie. Trochę przepraszając, informując, że miał ciężki okres, że to nie powinien zwalniać przez Skype i trochę mu w gruncie rzeczy głupio. No i tam życzy wszystkim wszystkiego dobrego i żeby nie hejtowali. Miłe, wycofujące się, spolegliwe, no bo co miał i lepszego do zrobienia. Próba monetyzacji średnio siadła, próba walki, wyśmiewania, dystansowania się też średnio.
bezpośrednio siadła. Tak naprawdę trzeba było tak zrobić od początku. Ja bym chciała, żeby był IRL z sądu. Nie zyskałaby aż tak ogromnego. Nie, bo badna bym dostała za te zdjęcia. Aż tak czarnego PR-u dla firmy, a tak głupio wyszło. A teraz gimper z przeszłości, powie wam o kolejnym newsie, do którego dograł inne przejście, więc ono nie będzie pasowało. Musicie mu wybaczyć, bo jest trochę upośledzony. Natomiast zdaniem Gazety Wyborczej mega słabe podejście do kobiet ma mieć Krzysztof Stanowski. I nie tylko do kobiet, ale też do wielu innych kwestii. W ogromnym artykule autorstwa Piotra Głuchowskiego i Iwony Gyrke autorzy niesamowicie szeroko przeanalizowali całą działalność Krzysztofa Stanowskiego oraz jego nowego projektu, czyli oczywiście Kanału Zero. Mieli oni porozmawiać z naprawdę wieloma osobami, żeby zebrać informacje na temat dziennikarza i biznesmena. Spora część z nich zdecydowała się wypowiedzieć tylko w formie anonimowych, bliżej niesprecyzowanych osób, którzy wraz z wieloma osobami, które z jakiegoś powodu mają konflikt z Krzysztofem Stanowskim i go nie lubią, dostarczyły mnóstwo informacji mających pogrążyć dziennikarza. Dowiedzieliśmy się zatem, że Stanowski buduje się na hejcie, blisko mu do Konfederacji, jest de facto opłacany przez PiS, jest wulgarny, kieruje się chłopskim rozumiem i nienawidzi kobiet. Autorzy Gazety Wyborczej przytaczali fragmenty jego tekstów, wycinając je z kontekstu i na przykład przypisując mu zdanie: baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie po drodze. Pomijając przy tym fakt, że to zdanie nie było opisem poglądów autora artykułu, tylko formą wyśmiania języka książki, którą Stanowski w artykule, z którego to zdanie jest cytowane, recenzował. Wytykane jest mu również reklamowanie zakładów bukłacherskich. Widzicie, jak zajebiście? Siema Kresik. Gimper w tajlandzkim researchu był w stanie nawet to zrobić, to co dzisiaj Stanowski w odcinku, że w sensie na tyle szybko zresearchował ten cytat, żeby wiedzieć, kurwa, skąd ten cytat jest, nie? Oraz alkoholu. Zarzucono mu promowanie Roberta Burdejki, który później na swoich stronach internetowych i programach w kanale sportowym sprzedawał sarmy, czyli niebezpieczne środki dopingujące. Przytoczone zostały wypowiedzi Mai Staśko pod wdzięcznym nagłówkiem: Stanowski to hejter. Autorzy artykułu próbują wskazywać również na to, że no być może powody odejścia z kanału sportowego, które Stanowski podał w filmie i które potwierdzają jego wspólnicy, wydają się być prawdziwe, ale jest tam drugie dno związane z aferą Pandora Gate i jego żartami o Stew. Widzowie kanału Zero określeni zostali jako sfrustrowani faceci konfederaci Kuce Korwina. A autorzy pytają, kto to w ogóle ogląda. A cały artykuł został pięknie podsumowany. PS, w trakcie tygodniowych poszukiwań nie znalazłam żadnej kobiety oglądającej kanał Zero. I to wszystko, co wam tutaj przedstawiłem, to jest ogromna lista zarzutów w jeszcze bardziej ogromnym artykule, który ewidentnie był przygotowywany od dłuższego czasu. I czuć w nim, jak się go czyta, że autorzy są ewidentnie do Krzysztofa Stanowskiego uprzedzeni, nie lubią go i wszystkie fakty układają sobie w taki sposób, żeby pokazać go w jak najgorszym świetle. Zresztą dokładnie to podkreślił Krzysztof Stanowski w swojej równie obszernej odpowiedzi. Jest to absolutnie żałosne, ale bardzo konsekwentne i zaplanowane robienie ze mnie cisty, co ma na celu wystraszenie sponsorów i potencjalnych współpracowników, pisze Stanowski w oświadczeniu na Twitterze. Jest to granie obliczone na historyczną reakcję partnerów biznesowych i redakcyjnych. W tym celu autor nie ma czapki, to jego włosy. Manipulacji. Czy napisałem na weszło, że baby są proste w obsłudze, czy może jednak wyraziłem obrzydzenie takimi treściami głoszonymi przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski? Pyta Stano, pokazując, jak Gazeta Wyborcza wyrywała fragmenty jego tekstów z kontekstu. Stwierdza, że nie będzie wyzłośliwiał się nad całym tekstem. A, to jednak nie Gimper zrobił research, tylko przeczytał odpowiedź Stanowskiego, sorry. Bo autorzy naprawdę, mówiąc kolokwialnie, nie ogarniają, popełniają idiotyczne błędy albo cytują ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy. Po prostu coś tam sobie pitolą, oczywiście pod warunkiem, że ci ludzie anonimowi w ogóle istnieją, bo nie uważam tego za pewnik. Następnie Stanowski rozsmarowuje fragment o tym, że rzekomo miał prowadzić wywiad z hardkorowym koksem, a także zwraca uwagę, że jest mu przypisywane nazywanie kobiet, cytuję, dupami, pytając, kto to wytrzasnął i w ogóle skąd. Na koniec odniósł się jeszcze do zwrotu podsumowującego cały artykuł, czyli w trakcie tygodniowych poszukiwań nie znalazłam żadnej kobiety oglądającej kanał Zero, co oczywiście okazało się zdaniem wyjątkowo prostym do rozsmarowania i udowodnienia, że jest to bzdura. Sprawa oczywiście zrobiła się bardzo głośna, powstało o niej mnóstwo artykułów, natomiast nie sposób nie zauważyć, że przytłaczająca większość internetowych komentujących staje po stronie ich ulubionego dziennikarza. Ciężko się zresztą dziwić, bo nawet jeżeli autorzy tego artykułu znaleźli sporo informacji kontrowersyjnych, nad którymi być może warto byłoby się pochylić i zadać sobie pytania odnośnie sposobu, w jaki Krzysztof Stanowski działa i czy aby na pewno wszystko, co robi, jest rzeczywiście tak warte pochwały, jak często jest to pozytywnie komentowane w internecie, to niestety ilość faktów, manipulacji, takich kwiatków wyrwanych z kontekstu, czy po prostu niechęci do Stana, która wylewa się z tego artykułu, powoduje, że ciężko jest to, co piszą, potraktować poważnie. I co ciekawe, Krzysiek Stanowski zapowiada, że prawdopodobnie wyciągnie z tego tytułu konsekwencje prawne. Jak pisze Stanowski na samym początku swojego oświadczenia, w tekście jego zdaniem są momenty procesowe, dodając w nawiasie, że poważnie to przemyśli. Wskazując na przykład na
cytowanie przez autorów jakiejś anonimowej osoby, bliżej niesprecyzowanej, która miała informować o różnych układach Stanowskiego z fryzjerem. Czyli oczywiście z afery korupcyjnej w polskiej piłce nożnej. I to, że tego typu rzeczy... Hej, Kasia Multi mówił, że jesteś prostytutką, jak się czujesz z tą wiadomością? Dzień jak co dzień. Rzeczy mają miejsce, absolutnie mnie nie dziwi. Stanowski już od jakiegoś czasu prowadzi narrację o bardzo niskim poziomie tradycyjnych mediów. Kanał Zero reklamował jako zupełnie nową jakość, która ma wejść i zmieść te skostniałe stare media, a przy okazji case'u Natalii Janoszek wielokrotnie wytykał dziennikarzom, jak słabo robią robotę. I żeby nie było, ja osobiście uważam, że większość z tych rzeczy mówił dosyć słusznie. Natomiast nie dziwi mnie w związku z tym, jaka pojawia się na te jego słowa odpowiedź i prawdopodobnie tego typu sytuacji będzie w najbliższym czasie więcej. A jeżeli takowe się wydarzy, to ja naprawdę was o tym poinformuję. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Cześć, cześć. Brakuje mi bliskich, Boże, daj mi dzisiaj powód mały. Spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka. Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim. Te problemy męczą znowu ciągle brak.